To jest podcast Szkoły Języka Polskiego dla Obcokrajowców Polalingwo. Cześć! Tu Ania i Monika. Dzisiaj porozmawiamy o podróżach. Usłyszycie, jak zarezerwować bilet, jak rozmawiać o rutynie i o aktywnościach jednorazowych. Zapraszamy! Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Chciałabym zarezerwować bilet na pociąg do Gdańska. Na kiedy? Jak najszybciej. Najbliższy pociąg jest za 2 godziny, o 15:00. Rozumiem. Czy są wolne miejsca w pierwszej klasie? Niestety, już nie. A czy mogę wykupić miejscówkę? Niestety, już nie ma wolnych miejscówek. To szkoda. A czy są jeszcze jakieś pociągi dzisiaj? Tak. O 18:00 jest pociąg osobowy z dworca zachodniego, a o 19:20 pociąg Intercity z dworca centralnego. A o której godzinie te pociągi będą w Gdańsku? Pociąg osobowy o 21:20, a Intercity o 20:55. To poproszę bilet na pociąg Intercity. Pierwsza czy druga klasa? Pierwsza. I z którego peronu odjeżdża pociąg? Pociąg odjeżdża z peronu 3. Czy chciałaby Pani kupić też bilet powrotny? Nie, dziękuję. Jeszcze nie wiem, kiedy będę wracać. Rozumiem. Proszę, oto Pani bilet. Poproszę 250 zł. Czy mogę płacić kartą? Tak, oczywiście. O, ale dzisiaj ładna pogoda. Tak, jest pięknie. Często pani jeździ do Gdańska? Tak, dosyć regularnie tam jeżdżę. A pani? Bardzo często jeżdżę do Gdańska zimą. Ale teraz pierwszy raz jadę tam latem. Ciekawe. Ja jeżdżę tam służbowo. Zazwyczaj raz w miesiącu, ale dzisiaj rano zadzwonił mój szef i okazało się, że muszę tam pilnie jechać na spotkanie. Nie lubię jeździć gdzieś, kiedy nie jestem na to przygotowana. Ojej! Ach tak, zazwyczaj jeżdżę tam samochodem, ale teraz mój samochód jest w warsztacie, więc musiałam jechać pociągiem. Ja zwykle jeżdżę, to znaczy latam, do Gdańska samolotem. Ja boję się latać, wolę jeździć samochodem. A ja uwielbiam i nie ma tam problemów z miejscówką, jak w pociągu. To prawda. Kiedy dzisiaj kupowałam bilet, kasjerka powiedziała mi, że we wcześniejszym pociągu nie ma miejscówek. Nie chciałam ryzykować, że mogę stać całą drogę. Ja raz musiałam stać w pociągu do Krakowa, mimo że wykupiłam miejscówkę. Ktoś coś pomylił i nie było miejsca. Stałam w korytarzu kilka godzin. Ja na szczęście nie miałam takiego problemu. O, proszę zobaczyć. Już dojeżdżamy do Gdańska. A, tak. Rzeczywiście, już wjeżdżamy na peron.
to miłego pobytu w Gdańsku. Wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia.